zima, palem całkowicie, nie? I mówił, stój, mówię, bo będziemy się pieścić. Wtedy ona chciała, robiła taki ruch do ucieczki. Jeszcze coś tam krzyknęła na mnie, czy powiedziała, ja to nie zwracałem uwagi, ale jak ona zrobiła ten ruch do ucieczki, nie? W ten czas nastąpił atak z mojej strony. Bo ten pręt, który miałem, był troszkę krótszy, nie? Powiedzmy gdzieś, tak, może tak, nie? To było krótsze. Teraz jak ona szła i teraz jak chciała tego, ten czas ja i wiem, że przez parasolkę, nie? Ja nie odsuwałem. W tym miejscu podejrzany demonstruje sposób zadawania uderzeń kobiecie. Przez parasolkę? Tak. Pierwsze z uderzeń na pewno było, bo ja nie łapałem, nie osłaniałem parasolki. Nie? Ile tych uderzeń było? To się nigdy nie liczy. To jest ręka sama. Dobrego. To było pociągnięte, że ona jakoś tak wykonuje te ruchy rękoma, też kładła na siebie, czy ręka tak opadała. A teraz jak ja poprawiałem swoje spodnie. No, moja pieszczota była dobrze, muszę powiedzieć, mi się to robiło. I teraz tam została ta torebka, nie? To teraz dałem tylko krok do przodu. Mając tą torebkę, to też tu psinie, to było wysypane. Chciałem sprawdzić zawartość tej torebki. I tak jeszcze się patrzyłem na nią. Ona oddychała przecież, nogi w międzyczasie przecież, bo ja nie zdobiłem nogi, ona złożyła nogi do siebie. I kiedy patrzę, jeszcze obrączka ma na ręku. Mówię, to będzie najlepsza taka pamiątka. Podszedłem jeszcze, zabrałem obrączkę.